Tak jak Grzech zapowiadał, w naszym szlagierowym studiu już teraz jest gościa razem ze mną, Zbyszek Karpowicz. Witam cię, Zbyszku. Witam Seba, witam wszystkich. Widzisz? Zbyszek, to już teraz chciałbym taki temat poruszyć, bo zbliżamy się wielkimi krokami do bardzo ważnego wydarzenia w szlagierowej muzyce, czyli benefisu Edka Sikory. No i właśnie taka współpraca między tobą a Edkiem Sikorą. Czy ty pamiętasz, od którego roku ta współpraca się zaczęła? Tak jak Karpowicz Family istnieje, to praktycznie 20 parę lat. Zaczęliśmy z Edkiem działać już w 2000 roku. Czyli sporo. No, to już trochę lot jest. Już jesteśmy pełnoletni. Zdecydowanie. A pamiętasz, jakie to były okoliczności tego poznania się? O, były ciekawe takie dosyć, bo byłem zawsze stałym gościem Jurka Macowy w studiu. No i tam akurat wtedy pojawił się Edek. Pojawił się Edek i był zaproszony przez naszego kolegi Jurka Macowy, aby napisać mi jakiś tekst do pewnej piosenki. No i ta pewna piosenka, on sobie ją posłuchał tego wieczoru i nie minęło 2 godziny i tekst był napisany. I na mnie zrobiło to strasznie wielkie wrażenie, żeby za 2 godziny napisać tak fajny tekst, który do dzisiaj jest, utwór ten śpiewany jest hitem. No i to już musisz powiedzieć, jaki to hit. A tych hitów mamy wiele. A to właśnie wiem. Ale ten, co wtedy był, to było Ogniste Sambo. Ogniste Sambo. Tak, ale hitem numer jeden jest zupełnie inny hit. Na pewno Państwo wiedzą, jaki. Słuchaj, do tego jeszcze wrócimy, sprawdzimy naszych widzów to też, a wy zostańcie blisko i pomyślcie, jak to piosenka może być. Kobieta piękna jak zorze. Pomóż mi znaleźć ją, Boże. O tym jednym z pierwszych hitów już my teraz rozmawiali, ale chciałbym właśnie się dowiedzieć, jak dochodzi do tej takiej współpracy między wami, no bo w twojej głowie rodzi się tam jakiś pomysł na ten kolejny szlagier. Co go prowokuje? Co jest głównie pomysłem na twoje szlagiery? Czy to są jakieś tam, nie wiem, przyśniło ci się coś? Często jest tak, że mam jakieś sugestie, ale jestem tak zaskoczony pozytywnie, że czasami nie dzieliłem się z Edkiem tymi sugestiami, a on wiedział, co ja już chciałbym w tym utworze na przykład danym zaśpiewać. Podsuwasz mu na przykład, nie wiem, pomysł typu o kwiotkach i on ci pisze o tych kwiotkach? Tak, ale często o kwiotkach nie, a na przykład o miłości, o przeżyciach jakichś takich solidnych, mocnych, z wrażeniami, gdzie jest gęsia skórka. I on już poznał tylko mój jeden zamysł, a cała poezja jego już nastąpiła tak szybko i tak się to zgadzało, że nawet utwory, które słuchała moja żona czy ludzie, skąd on wiedział, że to o tym akurat napisał, że tak się stało, jak jest w jego tekście. Był naprawdę i był, jest przewidujący, zresztą autorytet. Dla mnie jest to wielki autorytet, ponieważ 25 lat praktycznie pracujemy, już nie, także no, jubilata niedługo będziemy mieli. Po zegarku dostaniecie. Ja. Ale muszę ci powiedzieć, że to, co żeś przed chwilą sam przyznał, to już poro ludzi w tym studiu też powiedziało, że ja się obawiam, czy on nie ma jakichś takich tajemnych mocy, bo on czyta z was artystów jak z takiej kryształowej kuli. Tak. Bo on wie na przykład o tym, o tamtym, a wy mu w ogóle o tym nie godocie. Tak. Nie obawiasz się, Edka? Nie obawiam się, bo wiem, do czego zmierzasz, ale on jest naprawdę bezpieczny, dobry, z dobrymi pomysłami na teksty. No i dziwię się, że nie jest ogólnopolskim jakimś tekściarzem, bo na pewno na to zasługuje. Jakby ktoś tam nas teraz oglądał, to za chwilę numer do Edka też możemy wyświetlić, albo przynajmniej podać, żebyście skorzystali z jego usług, nie ino z tej kryształowej kuli wróżenia, ale przede wszystkim z tekstów pisania. Wspólne jeszcze z Edkiem mamy coś, wiesz? To znaczy się? Uczesanie, no, ja myślę, że fryzjera. O wspólnych i niewspólnych rzeczach dalej będziemy z Karpowiczem klachać. Ja wielbię cię. Zbyszku, no to teraz tak, bo troszkę o tych piosenkach, które żeście tam razem z Edkiem poczynili, ale
bo dyskografia Karpowicz Family jest szeroko. Tych płyt powstało wiele, piosenek też jest wiele napisanych, ale jest taki utwór napisany przez Edka, w który ty jako Zbyszek Karpowicz Godosz, nie, dobra, zaśpiewam, jak już, ale nie, to nie jest to, a jednak hit się z tego zrobił? Nie było takiego czegoś. Wszystko to, co on napisał, było tak perfekcyjnie przez niego zrobione, że ja nie miał ani razu zamysłu, że mi się to nie podoba. Seba, na ponad 146 piosenek mam studyjnie nagranych jako zespół Karpowicz Family, Edek napisał ponad 100 tekstów. Także wielkie uznanie dla tego pana, dla tego człowieka, ponieważ lepszego autorytetu pod względem pisania tekstów w moim przypadku, w przypadku zespołu Karpowicz Family nie ma. Dużo jest różnych fajnych tekściarzy, ale dominuje jednak Edek Sikora. Edek Sikora, bo to o nim cały czas też godumę. Ale powiedz mi, już my o tym na początku rozmowy wspominali, ale chciałbym, żeby teraz wybrzmiało to i żeby wszyscy się dowiedzieli, bo może sąka się na tym świecie ludzie, którzy słuchają szlagierów, a nie do końca wiedzą, o jaki utwór chodzi. Bo najbardziej popularny szlagier, który napisał Edek? To A Kuku. A muzyka do tego numeru? Jurek Macoła, którego już niestety nie ma wśród nas, ale pamięć po nim na pewno na długie lata pozostanie. I tak właśnie powstają hity. I o tych hitach i nie inną. Klachumy. Tutaj w tym studium Edek Sikora wspominał o czymś takim, że czasem zdarzają się takie sytuacje, że on napisze utwór dla danego artysty, a ten artysta troszkę tak nie do końca wie, jak ten utwór sprzedać publiczności i zdarza się, że go po prostu tam spoli, o tak to nazwijmy. Było w waszym przypadku coś takiego? No, trudno mi powiedzieć, ponad 100 utworów, tekstów napisanych przez Edka do nas i ja nie miał takiego przypadku, żeby ja się nie zgodził z tekstem, który on napisał. Może ktoś na takie coś, na taką mina w deb, ale u mnie tego nie było. Dlatego ta nasza przyjaźń z Edkiem trwa nadal i będzie jeszcze długie lata, mam nadzieję, trwała. Ale są poprawki jakieś w tych tekstach? Jak Edek ci wysyłał tekst i tak sobie czytasz, to tak, jednak jakieś poprawki wprowadzasz? Tak, czasami intonacyjnie trzeba zmienić jakąś tam sylabę, czy ewentualnie jakieś słowo, które nie do końca się zgadzam z tym słowem i wtedy godą Edega nie szłoby to zastąpić na przykład takim słowem, albo może pomysł na jakieś lepsze określenie. No i wspólnymi siłami dochodzimy do tego, że utwór jest kupiony, tekst kupiony i dobrze zagrany, zaśpiewany i zatańczony. No to chyba w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby nie dość, że wyśpiewać, to jeszcze, żeby ci po drugiej stronie, co słuchają, chcieli zatańcować. My też za chwilę dowozę zagromy, a wy zatańcujecie na pewno. Bardzo piękna jest ma seniorita, wciąż serenady pod oknem śpiewam jej. Zbyszek, naprawdę wiele dobrego padło dzisiaj tutaj w tym studiu podczas naszej rozmowy na temat twojej współpracy i twojej znajomości z Edkiem, ale jakbyś w kilku słowach miał to podsumować? Twórczość Edka do zespołu Karpowicz Family i to wielka twórczość. No, zespół Karpowicz Family Edek tak, jakby już żyliśmy przynajmniej 100 lat wcześniej. Dlatego jeżeli by miało paść na kogoś, kto miałby ponownie mi napisać jakikolwiek tekst zespołu Karpowicz Family, pierwsze kroki kieruję do pana Edwarda Sikory. I niech to będzie najlepszą puentą tej rozmowy. Wprawdzie puenta tej rozmowy już padła, ale na samo zakończenie, Zbyszek, chciałbym, bo 8 października po raz kolejny na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury w tym miejscu staniesz, pojawisz się. Tam też wielu znanych, nieznanych artystów i cenionych przede wszystkim pojawi się na beneficie twórczości Edka Sikory. Ale powiedz mi, czy podczas takiej
No to jakby nie spojrzeć na to ważnej, dużej uroczystości, jest jeszcze jakoś adrenalinka u ciebie, jest taka trema lekko, czy po prostu go też wchodzę, śpiewam, wychodzę. Zbyszek Karpowicz, dziękuję. Kto tak godę, to cyganin, bo trema zawsze jest. Czy ktoś występuje rok na scenie, miesiąc czy 25 lat, na pewno występuje. Myśmy mieli już taki benefis 12 lat temu, Edek był gościem na moim benefisie. A teraz ja będę u niego gościem, także bardzo nam będzie miło, a adrenalina i dreszcze na pewno będą na ciele, ponieważ to jest wielkie wydarzenie, benefis to jest coś wspaniałego dla artysty, coś wielkiego i mamy nadzieję, że to się uda i będzie super. No i dobrze, Państwo też możecie w tym wszystkim uczestniczyć 8 października, pamiętajcie, ważna data na kalendarzu. Zbyszek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zbyszek Karpowicz moim i Waszym gościem był.